Ej ekipa, witam was z Tanią, witam was w filmie pokazowym z Exogate Initiative. Jest to bardzo ciekawa propozycja gry strategicznej, której przenosimy się za pomocą specjalnych wrót do innych planet, do innych światów, gdzie będziemy zbierać surowce, badać je, będziemy zbierać różnego rodzaju rośliny i dzięki temu będziemy mogli opracować lepsze technologie, na których będziemy de facto zarabiać. Czyli bardzo ekonomiczne podejście do eksploracji nowych światów. Jest to gra bardzo według mnie przypominająca serial Stargate. Jestem ogromnym fanem tego serialu. Jestem rozżalony wręcz, że się zakończył bez takiego dziwnego oficjalnego zakończenia. Tak nagle ucięli ten serial i nie wiadomo było co dalej. Natomiast byłem ciekaw, czy w końcu ktoś się podejmie stworzenia gry na podstawie właśnie tej fantastyki pochodzące ze Stargate'a. I właśnie według mnie Exogate Initiative jest najbliżej w ocenie mojej ze wszystkich gier, jakie grałem, które miały tam jakieś magiczne wrota, które pozwalały przenosić się do innych światów. Ale co ja będę tutaj dłużej tłumaczył, pora zobaczyć, co dla nas przygotowało studio Xenobits i jak ten tytuł będzie się prezentował. Podobno gra ma być w tym roku już dostępna. Pora zobaczyć w takim razie, jak to się wszystko prezentuje. Wybieramy balans, według mnie zdecydowanie taka rozgrywka na optimum. I zaczynamy naszą przygodę w naszej stacji. Oczywiście przede wszystkim mamy dbać o zarobek, ale pilnujemy celi. Przede wszystkim mamy najpierw zrobić nasze miejsce do tego, gdzie będą wszyscy nasi laboratorium zbudować. Mamy zbudować tutaj baraki, mamy zbudować stołówki i tym podobne. I dzięki temu, że mamy takie fajne robociki na jednym kółku, nie mogli to rozbudowywać. A nasze serce badań znajduje się w tym miejscu. Bo tu jest to wielkie koło, które nas będzie przynosiło na te oto planety. Jak widzicie, tych planet jest na razie tyle. Oczywiście z każdym odsłonięciem będzie ta mapa się rozrastać, coraz więcej tych planet i tak dalej, i tak dalej. Ale dobrze, trzymamy w takim razie rękę na pulsie i zaczynamy wydobycie. Nie tyle wydobycie, co rozbudowę. I stwórzmy miejsca noclegu naszych tutaj pracowników. Sądzę, że poczekaj, tak się zastanawiam, jak to rozstawić. 2 na 2. No to powinno by tak starczyć. 4 pracowników powinno chyba starczyć na dzień dobry, więc postawmy to. Tutaj mogę postawić sobie w tym miejscu także drzwi, więc tutaj drzwi ładnie postawić. I tutaj wzięły się robociki za wydobycie. No i tutaj mamy oczywiście wskaźnik, że na razie czyszczą do zera. Wszystko ładnie ogarną. A jak tylko skończą te prace i nie znajdą więcej, to będą kłaść podłogi i ściany. I dzięki temu to pomieszczenie zaczyna wyglądać jak należy. Tak jest przynajmniej zamysł. Następnie teraz musimy wybrać przeznaczenie, czyli na przykład tutaj chcemy mieć baraki. Proszę, przeznaczenie wybrane. Natomiast ja jeszcze chcę tutaj zrobić takie wnęki, dzięki którym będziemy mogli tutaj trzymać miejsce na szafki. Ale oczywiście najpierw muszę tutaj zabudować. Tak. I jak widzicie, tutaj odpowiednia tapeta, odpowiednie ściany się już ładnie tutaj przebudowują. A my możemy wybrać, że na przykład w tych miejscach będą szafki. 1, 2, 3 i 4. A tutaj będą łóżka. To głowa jest tutaj. 1, 2, 3 i 4. I 4 takich pracowników możemy postawić, znaczy zatrudnić do siebie już w tym momencie. Ale zanim to nastąpi, musimy przygotować jeszcze im stołówkę, żeby przychodzili, mieli gdzie jeść i tym podobne. To co, ogarniamy to. I tak, gdzie wy będziecie jeść? Sądzę, że naprzeciw będzie blisko. Stołówkę, słuchajcie, ogarniamy tu. Taka wystarczy według mnie. Taki kwadracik, więc ładnie ogarniemy to. Załatwione. Jeszcze musimy... Stołówka musi być w wielkości 12 bloków. 5 na 4 to jest 20. Powinno styknąć, tak? 5 razy 3 to jest 20? Dobrze liczę? Chyba tak. Dobra, w każdym razie postawcie to. A my stwórzmy naszą stołówkę. Pierwsza stołówka będzie tu. Proszę. Ciach. Jeden blok. Inne te bloki stołówki oczywiście tutaj mają także swoje.
automaty do jedzenia. Stawimy takie dwa. I tutaj oczywiście trzeba postawić takie oto miejsca i będą mogli oczywiście jeść. No to wszystko jest ogarnięte. Raz, dwa, trzy, postawione. I teraz tylko czekać, aż pierwsi pracownicy do nas przybędą. Ale właśnie, żeby ci przybyli, trzeba zatrudnić, wybrać odpowiedni program, rzucić ogłoszenie, poszukujemy naukowców, no i zbierać CV. I takich naukowców, w zależności od tych parametrów, możemy mieć na przykład 5. Czas trwania, a na przykład koszty 1200. I zaczynamy kampanię 5 dni na to, żeby znaleźć naukowców. Ja w międzyczasie przygotuję sobie odpowiednie miejsce na laboratorium, bo także musimy to zrobić. To laboratorium postawię, słuchajcie, że w tym miejscu. Tutaj powinno styknąć takie miejsce, przestrzeń. W międzyczasie tutaj też jeszcze postawię drzwi. Bo te drzwi ładnie się tu prezentują. Odpowiednio też postawię jeszcze jedno pomieszczenie. Mianowicie elektrownię, czyli wsparcie. Bo żeby w ogóle podróżować na inne planety, potrzeba nam dużo miejsca. Naprawdę potrzeba nam dużo miejsca na wyprodukowanie. Zaś potrzeba dużo prądu, bo to jest naprawdę pożera. Tą drogą tutaj mamy zasoby: kasa, punkty naukowe, energia i punkty wpływów. Tutaj możemy korzystać. O i proszę, i pierwsze z nim przyjechało. Nasze robociki zabierają ze sobą i będą tutaj do naszych maszynek wkładać. Zobaczymy, zobaczymy. Za chwilę przybędą pierwsi pracownicy, którzy będą wyruszą z nami razem na podbój nowych światów. Ciekaw jestem ogromnie, co tutaj uda nam się zbadać i odkryć. Przyznaję się, że grałem w tą grę pół godzinki, może godzinkę, już w sumie teraz dokładnie nie pamiętam, ale naprawdę bardzo się dobrze bawiłem i miałem chyba dwa albo trzy zespoły badaczy, którzy tam gdzieś tam podróżowali, więc zdecydowanie bardzo fajnie to się wszystko ogarniało. A propos właśnie naszych badaczy, weszły CV i mamy tak, percepcja, social. Tutaj mamy kogoś od wiedzy na poziomie 4. Tutaj mamy od logiki. Taki se i... No powiem wam szczerze, nie zachwyca mnie. No dobra, to weźmiemy ciebie. Weźmiemy ciebie. I takiego uniwersalnego. Weźmiemy ciebie. O, i to jest 4, którą chcę korzystać. Zaczynamy. To tak, to jest najbardziej tutaj odczytany. Ty jesteś Sara Bohardy z Kanady, dobrze. Cała reszta, tworzymy team. To będzie team podróżników, którzy będą badać inne światy. Na przykład weźmiemy tak, będą to niebiescy. Mogę dowolnie ich nazwać, więc super. I wchodzimy do tego teamu. Katrina i Sarah Timbley. I mamy to ogarnięte. Ten team wyrusza na pierwszą podróż kosmiczną. Więc jak to wybieramy? Szukamy jakiejś fajnej planety. Dwójki. Zielona. Zielona, dużo może faktycznie będzie zieleni, dużo badań, dużo próbek będą mogli dostarczyć. Bardziej taka bardziej kwasowa. Ale dobra, połączmy się. I wiecie, jak połączyliśmy się, nowe planety się tutaj odsłoniły. Więc create mission, wybieramy grupę, która ma wyruszyć i do dzieła. Lećcie moi drodzy, bo tam jest mnóstwo roboty. Od razu was rzuciłem na grubą rurę. Jak widzicie, grube zadanie od razu poleciały. I zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Uwaga, uwaga! Nawiązujemy połączenie z inną planetą. I pierścień oczywiście się obraca. I proszę, mamy pierwsza planeta zielona. Do zobaczenia za... Dokładnie, nie wiemy, za 6 dni. A, za 6 dni, dobrze, za 6 dni się widzimy. Natomiast Sara będzie naszym super naukowcem, który będzie tutaj przygotowywał odpowiednie próbki badania. Tym podobne, tutaj przygotujmy sobie do tego salę. Już tutaj ogarniali. Tutaj natomiast mamy centrum energetyczne, więc tutaj będzie Sara. To nie jest twoje miejsce, to jest miejsce na prąd, więc proszę stąd iść. Tak, dziękuję. Miło było. Tutaj stawiamy. Jak widzicie, już odpowiednia podłoga się nastawia. Laboratorium także. Proszę. Ciach. I gotowe. I te drzwi powinien też rzucać. Ale zrobimy szersze wejście. Halo, halo, połączenie. Tak.
Tak, ach, dobrze, oczywiście na początku były zawroty głowy, ale wylądowali na powierzchni. Ach, super, to działa. Tak, dużo zieleni, czyli jednak miałem rację. Friendly plant life, I wish it could be seed, chcielibyśmy to zobaczyć. Okej, oczywiście, tak, tak, będziemy mieć zdjęcia i obrazy w ogóle. Tak. No pressure, bez ciśnienia. O, spadło nam mentalnie. Mentalnie koleś coś ma problemy, dobra. Okej, świetnie sobie radzisz. Powiedzmy coś głupiego. Okej. O, głęboki oddech, tak. Żyjesz tam, tak, w porządku? Tak. Dużo informacji, szkoda, że nie po polsku. Okej. Ever wrecking is something through the gate, czy tak. Tak, i teraz tak, możemy pozyskać próbki. Możemy zabrać z drzew. Korzystamy z umiejętności naukowych i body. Albo z jaskini. 40% szans prawdopodobnie. Zabierzmy te z drzew. Okej. Tam coś się stało, bo słyszałem. Poczekajcie, bo tu przewinę. Foiled attest on body. Czyli o, coś się zadziało. Ktoś tam sobie chyba krzywdę zrobił, coś mi się wydaje. No ale niedobrze. Niedobrze, dobra, wracajcie do nas. Tak, powrót. I'm about carrying the for the volume of my teams and stuff, tak. Ha, oczywiście dbamy najbardziej o naukowców, więc no, super zachwycony. Tak, 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 powróćcie do nas. I co zgadnęliśmy? No i mamy punkcik. Pierwsza próbka pozyskana. Witamy, witamy, tak, już wam szykuję miejsce na to. Spokojnie, tu podwójne drzwi. Gotowane. Mamy. I tak, rozstawiamy nasz sprzęt naukowy. Naukowy tutaj będzie, poproszę. Co tu jeszcze mogę postawić? To jest nowe technologie, ale to jest w tym momencie niepotrzebne. Natomiast my musimy teraz wytworzyć więcej prądu i tworzymy takie generatory, dzięki którym będzie możliwość odpowiednia. Ale mi tu brakuje miejsca. Halo, to coś jest niewymiarowe postawione było. Właśnie tutaj robociki dały ciała podczas dłubania. Proszę tutaj, proszę bardziej więcej zadziałać. Już zbudowaliśmy. Tak, budżet poszedł. 18 tysięcy poszło, ale dostaliśmy 50 tysięcy na stat, więc more of in this month. Tak, no to zrobimy. I mamy pierwsze stanowisko do badań postawione, tylko potrzeba nam prądu. Bo roboty się zajęły czymś dziwnym. Oczywiście pierwsza próbka. I tak właśnie próbka wygląda. Badamy, testujemy, sprawdzamy, co tam jest, co odkryliśmy, co tam wyjątkowego w tym jest. Och tak. I dzięki temu odkrywamy nowe możliwości technologii. Tak, właśnie, mamy to. Nie uciekajcie mi tam, nie uciekać, bo to trzeba budować, proszę budować, ciach. Mamy. No i teraz możemy zająć się innym ustawieniem w tym kierunku, tak. I tak, proszę postawić. Generatory prądu postawione. Tu jeszcze jeden i tu jeszcze jeden. I teraz wszystko będzie, wszystko w porządku. Prądu nam starczy. I mam, a swoją drogą mogę przecież tą planetę odpiąć. Dzięki temu nie będzie nam traciło prądu. Więc możemy, co ciekawe, powiedzieć tak, flagę wbijamy w ziemię, to jest nasze. Wprawdzie nie do końca wiem po co, ale możemy. Natomiast rozłączamy się, dzięki temu odzyskujemy te zasoby prądu. A tu pan Alex dalej bada, my postawimy drugie takie stanowisko i tutaj na wszelki wypadek postawimy stanowisko, które będzie pozwalało nam zbierać. Dobra, i żeby biosample containment, tak, super mamy, ale potrzebujemy teraz zbudować to, czyli naszą specjalną konsolę, która pozwoli nam tworzyć patenty, no w sumie dzięki którym będziemy teraz naprawdę tutaj się rozwijać, zarabiać, tak? Tak, możemy zbudować research desk też, żeby w laboratorium, żeby dalej się rozwijać. Tu też powiększmy w takim razie nasze laboratorium.
to nie będzie wystarczająca powierzchnia, więc roboty do dzieła. Ale tak, słuchajcie, prądu mamy odpowiednią ilość, wszystko w porządku. Mogę stworzyć drugą drużynę, ale żeby stworzyć drugą drużynę, to potrzeba nam więcej. Natomiast pierwsza drużyna, jak tam się trzymacie? No, powiem wam szczerze, to trochę umysł nam w patafigle, ale spokojnie, dacie radę, wierzę w was. Więc my musimy tutaj pod stop przyspieszyć i zbudować tak, tak, super. Damy. Tutaj damy to. Stanowisko, tylko musimy poczekać, aż nam to ładnie ogarną. Mamy. Tu możemy ładnie też obrócić. I to postawimy z tej strony. Research desk. A, bo to jest takie duże, ojej. To postawimy i w tym miejscu będziemy mogli opracowywać patenty. Dobrze. Kolejne powierzchnia na naszych tutaj. Tak, mamy to, więc zróbmy teraz kolejne miejsce, że będą tutaj rekrutacja, kolejnych czterech. To tak. To tak, tu dziura, tu dziura. Tutaj dwa łóżka. Trzeba będzie jednak ścianę zrobić, bo jednak za bardzo się przesunę w tym kierunku. Nie, to jest dobrze. I tu dziura, i tu dziura. Więc tutaj musimy faktycznie postawić ścianę. I będzie wszystko na tip-top. Będziemy mieć drugie miejsce, skąd będą tutaj prace trwałe. Więc baraki. Kupujemy. O, ładną ścianę nam postawili. Więc oczywiście tutaj drzwi do zamknięcia. I jak będą baraki, to możemy już szafki stawiać. Pierwsza szafka. Druga, a ty co? Chcesz być zamknięta w szafie, czy co? Ale teraz pytanie. Ja się tu zmieszczę z łóżkiem? A no właśnie. Chyba te drzwi jednak źle postawiłem tutaj, w tym miejscu. Tutaj drzwi, tak jest, przebijmy się tędy. To chyba źle wszystko wymierzyłem. Zdecydowanie źle wymierzyłem. I tutaj powiększmy lokację. I tutaj dajmy 3. Dobra. W międzyczasie oczywiście zatrudniamy kolejnych naukowców, żeby mieć drugą drużynę, ale tak, 2, 3, 4. Kampania ruszyła. 7 dni potrwa, to ogarniemy. W tym miejscu chcę jeszcze ścianę postawić jeszcze raz, bo źle postawiłem. Tutaj roboty nam wydobędą wszystko. Naszych naukowców możemy teraz wysłać. Ale najpierw chciałbym tutaj coś zgryć. Medic Bay, Power Plant, Workshop, Laboratorium. Żeby faktycznie fajne rzeczy podkrywać. Recreating Room. No to chwilowo nie sobie. Training Room. Nie mamy odpowiedniej ilości punktów. Nie mamy. Tam tutaj nie mamy. To jest faktycznie patenty. I tutaj mamy. Możemy stworzyć nowy patent. Radiation Resistance. Ok, czyli odporność od radiacji. Ale to wysyłamy naszą drużynę najpierw, żeby zebrała więcej próbek. Teraz tak, drużynę wyślemy. Tu byliśmy. To byśmy mogli teraz skoczyć. Energia, energia. Tutaj dwójkę, może na dwójkę nawet bym poszedł. I tutaj, jakaś lawowa się odkryła. Spoko. Remission. Start. Poszli. A my to oczywiście dalej budujemy. Nadal nam brakuje przestrzeni. Na drugi team. Jest tu, tu i tu. Tutaj dalej trzeba się wbić. Tak, otwieramy. Zobaczymy. Yeah. I naprawdę jak w Stargate'cie. Jak w Stargate'cie. Wprawdzie tu nie ma tego dziury, tego tunelu, takiego wyrywającego się wręcz. Trochę może szkoda, ale też to można byłoby potraktować wtedy jako nie tyle spoiler, co plagiat, więc na pewno tego chcieli twórcy uniknąć. Więc na pewno tego tutaj nie ma. Dobra, szafki mamy tu, tu. I tutaj będziemy mieć szafki kolejne. Więc tutaj jeszcze dobudujmy baraki. I tu już będą typowo łóżka w tym miejscu. Tu łóżko, tu łóżko i tu łóżko.
O, i proszę ogarnięte. Tu oczywiście w to miejsce potrzeba nam postawić drzwi, żeby nikt nam niepowołany nie wchodził. Mamy to ogarnięte, super. Szanowna pani będzie pracować nad patentem, ale póki co nie mamy jeszcze drużyny na to. Czy już mogę kogoś nowego? Za 11 godzin. Dobrze, poczekajmy jeszcze chwilę. Ogarniemy to. 2 godziny, godzina i mamy nowych pracowników. Kogo możemy zatrudnić do siebie? Okej, ktoś bardzo obczytany. Oto jest ładna osoba, tu też ładnie obczytana. Wow, 600, słuchajcie. Air candidate, tak jest, bo z tego co wiem, tego co jak grałem poprzedniej wersji, osoba, która bardzo jest odczytana, ma wiedzę, dobre patenty będzie nam tworzyła. Patrzę tutaj inne statystyki. No tak. Dwie, to jeszcze z jedną zatrudniemy. Niech będzie ta. I mamy drugą drużynę utworzoną. Więc Matthew, na pewno ty się zajmiesz naszym tutaj pisaniem. Matthew, przypinamy cię tutaj od razu. A reszta to będzie druga drużyna. Więc teraz tak, ty. Drużyna, która też będzie podróżować, to będzie drużyna czerwonych. By łatwiej było rozróżnić. Tak, Austin. Sara i Sara. I mamy drugą drużynę, która także wyrusza na podbój kosmiczny. Connect, Fate, druga i polecieli. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Tutaj jak? Trwa ekspedycja. Liczę jak najwięcej, żeby tych punktów zgadnęli. A tutaj nie mamy szafek. Trzeba dobudować. Szafka. Budowane. Elektrownia działa, wszystko działa, wszystko tak jak być powinno. Więc czekamy, aż przyniosą nam więcej próbek. I proszę bardzo, pierwsza ekspedycja, długo nie musiałem czekać. Mamy aż 3,21? No to powiem wam szczerze, niezły lód zebraliście. Niezły lód. Tak, chowajcie. A tutaj fajnie byłoby może tych więcej maszynek powkładać. Do przechowania. Proszę, od razu najlepiej do badania. Badać to, bo to się przyda. To też jest fajne w tym tytule, że możemy, słuchajcie, jeżeli dobrze pamiętam, możemy tutaj zmieniać imiona. Tak, zdecydowanie tak. Możemy zmieniać imiona naszym tutaj naukowcom, więc jeżeli gra faktycznie pojawi się w pełnej wersji jeszcze w tym roku, liczę na to, to będziemy w tym, mam nadzieję, tytule bazować i będziemy tutaj nadawać niki. Wasze niki tutaj naszym naukowcom i nie tylko. Chcielibyście wyruszyć się w podróż do gwiazd? Mam nadzieję, że tak. No wiem, może właśnie się uda. Dobra, w takim razie zobaczmy. Jakieś patenty, regeneracja, jakaś ochrona medyczna, super fajnie, ale trochę mało, przydałoby się więcej. Chciałbym więcej, zdecydowanie więcej. Tu łóżko ogarnięte, tam łóżko ogarnięte, tutaj odpoczywają. No, Alex poszedł spać. Więc Aleks, wysypiaj się. A ty co? Tak, budżet nam się kurczy. Co masz drzwiami? Dlaczego ty masz drzwi? To drzwi nie działają? Aleks, zostawili cię. Co? Nie wiem. Chodzi o to, że chyba go zostawili. Dobra. Patent. Jakiś patent? O, regeneracja. Tak. Pracujemy podwójny patent na regenerację. I mamy plus 5% za dochód. Dwie teorie. Single patent using a multiple theory. Ok. Więcej niż 2000 pozwoli zarobić. No to powinno pozwolić zarobić, ale poczekajmy. Może jeszcze coś znajdziemy. Więc jeszcze poczekajmy chwilę z tym patentem. Może kolejne próbki nam coś więcej dadzą. Fajnie by było. Drużyna. Jak się czuje? Alex jest. Social ładny, Sara jest ok, tu jest zmęczona, a tu jest nawet spoko. Zdrowie, umysłowe też, zdrowie w porządku, nawet jest na wszystko dobre. I tutaj ładnie statystyki nam podbijają, tak, bo to też jest istotne. Więc wyruszycie na kolejną misję, tylko najpierw wypocznijcie porządnie. Austin, o co ty masz z tymi drzwiami? Need a locker, a szafki? Nie dostajesz szafki? To 4?
Austin. A Williams. Proszę. A, szafkę już ogarnięte. Chłopie. Nie bój nic, wszystko mamy. No te drony latają i cały czas zbierają. Dobra, słuchajcie, czekamy na ekspedycję, aż druga powróci. I natomiast samą planetę. Zobaczmy, co się stanie, jak ją podłączę. Nie mam żadnego pojęcia. Claim. 4 punkty wpływu. Podłączyłem, ale nie wiem, co to robi. Nie wystarczy, nie wysłałem tej misji. O nie, ja liczyłem, że oni już są. Dobrze, dobrze. Czyli błąd mój. Tutaj podpinamy się, kolejne piękne. I jedynkę także tam już wysyłamy. Start. I poszli. I teraz zbieramy jak najwięcej tych punktów. Odkryliśmy bardzo dużo próbek. Teraz pora rozpocząć pracę nad patentami. I tych patentów mamy, ojej, dużo. Odporność przed promieniowaniem, leczenie, regeneracja, biobroń, źródło energii i odporność na ogień. No medical na pewno zrobimy, bo myślałem, że coś bijemy więcej, ale jak widzicie, nie bardzo. Do tego white patent, dobra, jeszcze do tego możemy w takim razie podpiąć bioweapon, jak najbardziej, czemu by nie, niech będzie, choć patent będzie ciekawy. I ten patent, co jest ciekawe, faktycznie daje nam dostęp do możliwości rekrutacji nowej klasy żołnierz. Żołnierz, którego będziemy mogli, no tutaj faktycznie weźmiemy sobie takich dwóch żołnierzy, trzech, no niech będzie trzech, zobaczymy, co z tego wyniknie, nowa klasa. Jestem ciekaw, jestem zaintrygowany, jestem naprawdę zaciekawiony tym, kogo tutaj możemy w klasie żołnierz poznać i co taka klasa żołnierz nam daje, jakie możliwości, czy co, więcej punktów. Zobaczymy, póki co trwają prace nad patentem, ale miały trwać prace nad patentem, ale Matthew gdzieś się zawinął, poszedł spać. Po prostu poszedł spać, jak widzicie, nie przejął się tym, że czekamy, tak? Po prostu poszedł, zabrał się spać, dziękuję, do widzenia. Dobra, ogarnia temat, natomiast cała reszta, no musi wypocząć. Z jedzenia przyszło, tak, zdecydowanie. Dużo, dużo. Ograniczam właśnie, jak kwestie jedzenia, no powiem wam szczerze, żywimy ich tam według mnie solidnie, tak? Rogaliki, jakieś mięso. Według mnie solidnie. Ale czy na pewno wystarczająco, żeby byli bardziej efektywni? No czekamy na ten mega, mega ważny patent. Jak go to ogarnię, to liczę na to, że faktycznie będziemy mogli pójść w tym kierunku dalej. Faktycznie mega patent, 27% czekamy i kolejny bioweapon. Czekajmy w takim razie na te patenty, żeby móc na tym jeszcze trochę zarobić. Wraz z rozwojem bazy oczywiście rośnie ogromne zagrożenie różnych chorób, dolegliwości, więc trzeba o to też zadbać. Budujmy w takim razie centrum, dzięki któremu nasi tutaj podopieczni będą zdrowi, bardzo brzmieli. Budujmy to centrum, sądzę, że w tym miejscu proszę przygotować odpowiednie tutaj predyspozycje do zbudowania. Sądzę, że jak najbardziej tak. Proszę roboty, drony, brać się do roboty, bo jest tego mnóstwo do zrobienia, więc proszę działać. Natomiast ja zastanawiam się, czy mógłbym zamówić jeszcze jednego drona. Jest taka opcja dostępna? Jest, więc jednego poproszę, żeby nam przyjechał, tak, i pomógł. 4 drony, ale szkoda, że to nie tworzyło, dziwnie. 4 drony będą wystarczająco. Jak widzicie, mamy też już pierwszych żołnierzy dostępnych, więc na ekspedycji. A my chcemy zatrudnić na pewno Dressage Med Bay, czy możemy robić badania. Dobrze, czyli mamy, ale brakuje nam do tego punktów. No właśnie. No właśnie, to jak mogę zrobić to, żeby mieć te punkty? A tego tutaj nigdzie nie jest wytłumaczone, 14 punktów. Może trzeba by robić faktycznie więcej badań, więcej wszystkiego. To wyślemy w takim razie ekspedycję. Disconnect, tu zrobimy disconnect, wyślemy was tutaj connect i create mission. I tylko tak, drużyny pozmieniamy w takim razie. Connect w takim razie, drużyny pozmieniamy. I tak, stąd. Sarę. Nie do kosza, tylko odpinamy. Dajemy jednego wojskowego. Shiro, niech będzie. I tutaj Austin ma jakiś achievement, a się jakieś dodatkowe bonusy, więc to wbijamy tak. Ciebie wywalamy, tutaj damy wojskowego Pierre Monty. I takie dwa zespoły możemy wysyłać. I proszę. Connect.
Raid mission. Tak, start, ekspedycja ruszyła. Następnie druga ekspedycja. Ruszy. Sądzę, że tutaj byliśmy. Tak, tu byliśmy, tutaj nas jeszcze nie było. Raid. I tutaj wyruszyli także, żeby pozyskać jak najwięcej tych punktów. Punktów badań, które na pewno nam będą potrzebne. Wojskowe. Ciekaw jestem, co nam tutaj da możliwość wojskowego zatrudnika. Natomiast musimy, wiem, że zatrudnić medyka, ale medyka chwilowo jeszcze nie mamy dostępnego, bo jeszcze pokój nie jest dostępny dla nas. A tak, nie mamy pokoju, bo nie mamy możliwości zrobienia jeszcze tego pokoju, więc póki co. Ale co ciekawego, mamy siłownię. O, i to jest fajnie. Postawimy tutaj tak, a siłownię postawimy. Ten będzie korytarz do siłowni. I tu siłownię w tym miejscu postawię. Chyba styknie, więc proszę do działania. Żołnierze wyruszyli, jak najbardziej. Zbierać nam punkty. Zostanie nam ilu? Raz, dwa, trzy. Brakuje nam w takim razie jeszcze z jednego żołnierza do pełni satysfakcji. Ja bym ten pomieszczenie powiększył tutaj. Tak, łączą się z nami. Okej. Znaleźli całą atmosferę. Dobra. Punkty. Percepcję wykorzystajcie. Super. Weźcie próbkę. Okej. Powrócę z ciekawą próbką. Widzicie? Faktycznie warto. I tak, tutaj powiększymy i tu zrobimy tak. O, i to powinno zadziałać więcej, bo dzięki temu będziemy mogli nasze drużyny. I ci też coś? On his majesty? Co? A król grzybów? Siła umysłu? A super. A już tu mowały. Okej. Okej, co się tam dzieje? Co się tam dzieje? Mamy was siłą ściągać? Tej wyprawy tego powiem wam, że nie przewidywałem, żeby takie rzeczy się działy. Nie wiem. Okej. Wow, co tu się dzieje? Okej. And to he did get something broke the hold. Most likely we wanted to become one with. Okej, rozumiem. Okej. Gotujcie eksplorację, ale nie wiem, co tam się zadziało. Dlaczego takie akcje? Naprawdę niepojętne dla mnie to jest. Co tam wykombinujecie? Te baraki powiększymy. I tutaj baraki. A tu już damy miejsce do treningu naszych, nie tylko wojowników, a czy nie tylko wojskowych. Po prostu miejsce. I powrócili, wow. No ale wam to trochę zajęło. Zdecydowanie wam to trochę zajęło. Mamy sztangi, wow. To wszystko wielkie, słuchajcie. Miejsce do treningu zdecydowanie się przyda. Dajmy zwykłe drzwi. Ale zdecydowanie ta baza musi być zupełnie inaczej ustawiona, bo jak widzicie, ze wszystkim się tu zmieści, to jest wyzwanie niesamowite. I co z tymi punktami? 19 mamy ich tylko, więc nadal nie mamy tutaj nic. A nie, przepraszam, bada się Midbay. Bada się, dobra, tutaj te punkty. Dużo próbek, o, wy też dostarczyliście świetnie. Dużo próbek, w takim razie zapraszamy. Będziemy przyjmę. Tak, tam poszli spać, nie ma problemu. Tutaj, a to jest bieżnia, czy to jest, nie, to jest pole do strzelania. Strzelnica tu jest, dobra, dlatego tutaj wojskowy. Dobra, rozumiem, faktycznie doświadczenie wzrasta, super. Przydatne tutaj jedzenie, bo trzeba będzie stołówkę trochę rozbudować. To się zaczyna się chodzić w miejsce. A tak nie mogę.
Postawimy tak i postawimy tak. Dwa miejsca jeszcze. Coraz większa nasza baza, coraz bardziej rośnie, coraz więcej wszystkiego tego mamy. I właśnie, brakuje medyka. Brakuje medyka, ale za chwilę medyk będzie, ogarniemy. Dużo punktów nam wchodzi, więc za chwilę medyka i także postawimy tutaj kolejne patenty. Food source. Start. Nowy patent. Regeneracja, tak, o, z tego ładnie, 6000 nam z tego zarobimy. Tutaj jeszcze odporność przed promieniowaniem. I ładnie, patenty. Jak ta lala. I właśnie o to nam chodzi. Takie rzeczy nam są potrzebne. Dobra, mamy medyka. Świetnie, tak jak zróbmy obszar dla medyka. Cały to jest obszar medykamentów. Trzeba zacząć to także zrekrutować medyka. Medic. Dobra, kampania rozpoczęta. Jak tam dochody? No nawet mamy tą kasę, więc nieźle. No drony budować. Ja zobaczę, co tutaj mamy. Mamy łóżka. Mamy jakieś łóżka diagnostyczne, dużo szafek, ojej, dużo fajnych rzeczy mamy. Postawimy takie coś, biurko sobie tu postawimy. Że w tym miejscu. Jakąś szafkę trzeba postawić z medykamentami. Jeszcze tu, jeszcze parawan mogę postawić, łóżko mogę, słuchajcie. W jaki sposób postawić? To wydamy parawan. Wydamy drugie łóżko. Proszę. Ogarnięte, wszystko elegancko. Jestem, czy mogę. Aha, to mogę sprzedać. O, to super, ale chciałem to inaczej postawić po prostu. Łóżko bardziej tu. O, i dwa miejsca na łóżka. I wszystko mamy. Wszystko mamy, tylko musimy zatrudnić medyka, który będzie za 14 godzin. No i tak jak widzicie, tak powoli się to wszystko rozwija. Tutaj trenują, naukowcy trenują sztangi. O, ciekawe, ciekawe. No i powoli, powoli. Już możemy medyka? Zobaczymy kogoś dobry w medykach. No powiem wam szczerze, bez rewelacji, ale trudnimy. Leoxio. Zatrudnimy Leoxio. Przyda się. Gdzie tutaj miejsce dla niego też musimy mieć. Zielone w barakach. Oczywiście możemy zrobić pokój tylko na przykład dla wojskowych, tylko dla medyków i tylko dla danych profesji. Możemy się tak coś bawić jak najbardziej. I mamy. Dzięki czemu Leoxio medyk, że będzie potrzeba, tylko jesteśmy w stanie uleczyć naszych członków załogi. Launch mission with the soldier in the team. No to przecież wysyłaliśmy już. No to co, nam nie policzyło? Jak tak można? Jak tak można, ja się pytam. Dobra, chcemy się teraz tutaj dostać, żeby tu się połączyć, to tu i stąd łączymy się tu. I jak widzicie, coraz więcej. To właśnie. Raid mission. Czyli na przykład musimy mieć chyba przejęty teren. Już wiem, na czym polega claim, żebyśmy się mogli dostać tu. Musimy to zaklaimować. I stwórzmy drużynę i ekspedycja ruszyła. Natomiast tutaj, żeby się dostać, claim. Tak, i teraz tu połączmy się z tym terenem. Raid mission. Start. I tutaj ostatnia drużyna powinna wyruszyć. Dostaniemy tych punktów. Medycy też tam się ogarną. Medyk tutaj wypinuje. Choć dziwne, że na czarnym ekranie pracuje. Ale co tam? Nie wnikajmy. Więc jak wrócą z naszej podróży, zobaczymy, co tym razem nam się uda otworzić. Hard resistance, ewentualnie tu jeszcze jakieś patenty, żeby kasa nam do nas cały czas napływała. Mamy pierwszego rannego, okazuje się, Alex Smith został zaatakowany przez sztuczną inteligencję jakiegoś gigantycznego robota, który go ranił w nogę. Kłopoty, więc zdecydowanie trzeba uważać na takie rzeczy. No i alarm. Jakieś powiązane nałączenie? O nie, czyżby roboty się próbowały do nas przedostać? Nie, problemy, słuchajcie, problemy. Czy ktoś do nas próbuje się dostać, czy my wyruszamy na... Nic nie wiem. Halo, sztuczna inteligencja? Co się dzieje?
Dlaczego tutaj tak zachodzi? Nie, disconnect? Słuchajcie, disconnect, rozłączamy się. Roboty do nas weszły. Jakieś roboty, rozłączyliśmy się, a jednak invaders, czyli są także tutaj ataki. Ataki robotów, raczej nie tyle robotów, co wrogów. Więc jak widzicie, i nawet takie aspekty są tutaj przewidziane. I tak właśnie prezentuje się ExoGate. Według mnie gra naprawdę zasługuje na swoją uwagę i zasługuje na to, żeby faktycznie pojawiła się w tym 2023 roku, żeby chociaż w wersji Early Access zagrać. Liczę ogromnie na to, że nam będzie to dane. A jeżeli wam się podobał tytuł, pamiętajcie, wersja demo dostępna. Zagrajcie, przetestujcie, ocencie sami. Jeżeli ten epizod wam się podobał, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!